Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam informacje na temat nadchodzącej aktualizacji 5.30, a dokładniej, kiedy będzie i co między nimi wprowadzi. Co dwutygodniowe aktualizacje Fortnite zazwyczaj wchodzą we wtorki, najpóźniej w środy. Dlatego zapowiadałem wam na dziś wiele zmian, ale niestety okazało się, że Big potrzebuje jeszcze trochę czasu do pracy nad tą aktualizacją. Z oficjalnego Twittera Fortnite dowiedzieliśmy się, że aktualizacja 5.30 czeka tuż za rogiem, a w życie wejdzie czwartek 23 sierpnia. Niestety, nie podali nam dokładnej godziny, od której to rozpocznie się przerwa techniczna. Do tego wyzwania 7 tygodnia również zostały przeniesione, ale na piątek, 24 sierpnia. Dzięki tej aktualizacji w końcu poznamy postać kryjącą się pod nazwą Wyjazd w klasę oraz ujrzymy projekcję filmu Zwycięzcy hitu ekranu w karkołomnym kinie i wiele innych nowości. W temacie wyrwy wydarzenie związane ze skurczeniem się jej zostało wyznaczone na dziś, 21 sierpnia na godzinę 20 w Polsce. Mimo, że aktualizacja jeszcze nie weszła w życie, to wydarzenie w grze powinno się odbyć tak czy siak. Dlatego wskoczcie dzisiaj o 20 na pole bitwy i obserwujcie niebo, ponieważ to będzie wydarzenie na żywo, tak jak to było w przypadku startu rakiety. Miejmy nadzieję, że tym razem godzina się sprawdzi, a ja nie zaśpię na live'a. Poza tym wspomniałem, że nadchodząca aktualizacja wprowadzi wiele nowości. Nie wiemy jeszcze ile tego będzie, ale jeden z pracowników Epic Games puścił oczko w naszą stronę na Reddicie, poście poświęconym informacjom o aktualizacji 5.30, pisząc: czy jesteś graczem w ruchu? Nieś w swojej tylnej kieszeni zapasowy plan ucieczki z nowym przedmiotem nadchodzącym do Battle Royale, ukośnik emotka popcornu. Nie padła konkretna nazwa przedmiotu, ale na podstawie dotychczasowych wycieków możemy zacząć przypuszczać, co takiego zawita na pole bitwy. Od jakiegoś czasu w plikę gry siedzą wzmianki o tak zwanym grappling hook oraz zipline. To pierwsze byłoby bronią, która potrafiłaby wystrzelić linę zakończoną hakiem, który zaczepiałby się o wybraną przez nas krawędź, żebyśmy potem mogli zwinąć linę albo się na niej ręcznie wspiąć. Zipline za to, po polsku tyrolka, byłby raczej stacjonarnym przedmiotem łączącym ze sobą dwa punkty na mapie rozdzielone przez jakąś przepaść. Pozwalałby nam zjechać z górki w szybkim tempie bez otrzymywania obrażeń. Tak jak to było w przypadku paru ostatnich gier z serii Far Cry. Padły też pomysły, że mogą to być przenośne wyrwy, które podobnie do portafortu byłyby zamknięte w jakiejś kostce, która po zderzeniu z ziemią tworzyłaby dla nas chwilowy portal, taki jak ten, który już są na mapie. Równie dobrze ten deweloper mógł mieć też na myśli przedmiot o nazwie Storm Tracker, który kiedyś został dodany do pliku gry i nawet pojawił się na polu bitwy, co było pomyłką ze strony twórców gry. Był to plecak, który pokazywał nam prognozy następnej strefy i działał, co oznacza, że Epic ma już na to gotowy system. Może to byłoby tym zapasowym planem ucieczki do następnej strefy. Już ostatnią możliwością są papryczki chili, o których mogliście już u mnie usłyszeć. Byłyby te przekąski z kategorii grzybków i jabłek, ale zamiast punktów osłony czy zdrowia, dawałyby nam chwilowe przyspieszenie biegu. Jednak tych przedmiotów nie możemy trzymać w naszym ekwipunku, więc myślę, że można je skreślić z listy możliwości. Ale nie mówię, że nie zostaną dodane równolegle w tej aktualizacji. Jest jeszcze jeden przedmiot jadalny, skryty w plika gry, a mianowicie Heart and Heal. Kiedy pierwszy raz wam o nim wspomniałem w jednym z moich filmików, to nie wiedziałem, co to może oznaczać. Jeden z moich widzów jednak trochę mi to rozjaśnił, proponując możliwość, że to będzie przedmiot, po zjedzeniu którego, zadając innym obrażenia, będziemy otrzymywać punkty zdrowia. Czyli byłoby to Heart and Heal, po polsku ranić i leczyć. Poza tym powinna ruszyć fabuła tego sezonu, ponieważ na razie za wiele się tak naprawdę nie dzieje. Użyjemy też nowe skiny, emotki, tryby i inne ciekawostki. I to tyle. Ja już się nie mogę doczekać. A wy? Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w pulsie bojowym.